Nogi proste, ręce proste za głową. I najpierw wyciągamy lewą rękę daleko za siebie i lewa noga do dołu, tak jakby ktoś chciał nas rozciągnąć z dwóch stron. Rozciągamy się przez parę sekund i następnie druga strona to samo. Teraz wyciągamy lewe kolano do barki piersiowej. Druga noga leży prosto na ziemi. Pomagamy sobie rękoma. Leżymy parę sekund. Następnie prostujemy nogę w górze. Ważne, żeby ta noga była prosta. Druga noga była na ziemi. Nie odrywamy tej nogi. Cały czas jest na ziemi. Głowę możemy oderwać od podłoża. Rozciągamy. Powinniście czuć tutaj całe udoje nam się ładnie rozciąga. Następnie uginamy nogę lewą w kolanie, przenosimy na prawą stronę, lewą rękę odkładamy do boku i patrzymy się za lewą dłonią. Staramy się, aby lewe kolano dotykało ziemi z prawej strony. Teraz ładnie rozciągamy całe po ciała. Następnie wracamy na plecy i powtarzamy to samo na drugą stronę. Najpierw kolano przyciągamy do klatki piersiowej. Następnie po paru sekundach prostujemy nogę. Noga jest prosta. Jeżeli nie jesteście na tyle rozciągnięte, żeby złapać nogę za łydkę, możecie złapać za kolano bądź nawet za spodnie. Ważne, żeby noga była prosta. Następnie pełnowo wyginamy w kolanie. Przenosimy kolano na lewą stronę. Prawa ręka do boku i patrzymy się za prawą dłonią. Dobrze. Teraz przekładamy się na brzuch. Wbijamy mocno kolce biodrowe w matę. Kolana są razem, nogi proste. I teraz prawą piętę przyciągamy do pośladka. Ważne, żeby kolana były razem, a kolce biodrowe mocno wciskamy w matę. Rozciągamy teraz czworogłowo uda, czyli przednią część uda. Następnie zwiniamy nogę, zmieniamy stronę. Stopa wraca na ziemię, dłonie przy plecy piersiowej i prostujemy ręce, patrzymy się w sufit, rozciągamy brzuch. Teraz przechodzimy do tyłu. Pośladki zatrzymujemy kilka centymetrów nad piętami i dociskamy klatkę piersiową do ziemi. Następnie siadam na pięty. Robimy wdech i z wydechem promujemy kręgosłup do góry. Teraz jeszcze siad skrzyżna. Wdech. Z wydechem przechodzimy do boku. Rozciągamy boki ciała. Co jest ważne, oba pośladki przylegają do maty. Jeżeli nie dasz rady położyć ręki na łokciu, może być na dłoni. W zupełności wystarczy. Następnie przechodzimy na drugą stronę. Rozciągamy kilka sekund. I wracamy do centrum. Robimy wdech. Z wydechem przenosimy przed siebie. I rozciągamy grzbiet. Chowamy głowę nad ręce. Następnie łączymy ręce z tyłu i wypychamy klatkę piersiową.